Już za miesiąc po raz pierwszy na Tczewskiej Starówce odbędzie się dwudniowy jarmark wielkanocny. Wszyscy, którzy chcą sprzedawać podczas jarmarku bądź świadczyć na nim usługi, mogą otrzymać bezpłatne miejsce, ale muszą do 25 lutego wysłać zgłoszenie do organizatora imprezy – Fabryki Sztuk. O zaplanowanym na 17 i 18 marca wydarzeniu opowiedziała nam dyrektor tej placówki Alicja Gajewska. Co skłoniło miasto, Fabrykę Sztuk do tego, żeby zorganizować jarmark wielkanocny? Przede wszystkim chyba sukces jarmarku bożonarodzeniowego. To, że mieszkańcy bardzo chętnie przychodzą na plac Hallera i pytają, tak? Pytali zarówno mieszkańcy, jak i wystawcy, dlaczego nie podczas Wielkanocy. Pomyśleliśmy, dobry pomysł, możemy pójść krok dalej, tym bardziej, że no, ta starówka będzie jeszcze bardziej ożywiona. Organizujemy Pchli Targ, wrześniowe targowisko, jarmark bożonarodzeniowy. No i w tym roku po raz pierwszy pokusiliśmy się o organizację jarmarku wielkanocnego na 2 tygodnie przed świętami, w weekend 17 i 18 marca na placu Hallera i mamy nadzieję również na przyległych ulicach. To zależy zapewne od ilości zgłoszeń wystawców. Czy czekacie właśnie na zgłoszenia i czy liczycie, że będzie to podobne wydarzenie do jarmarku bożonarodzeniowego? Czekamy na wystawców do 25 lutego, a więc do niedzieli czekamy na zgłoszenia. Zgłoszenie jest bardzo proste, w formie online na stronie www.pchlitarg.tczew.pl. I co jest istotne przy jarmarku wielkanocnym? Wystawcą może być każdy, a więc osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, jak i przedsiębiorca. Wystarczy tylko właśnie się zgłosić, zrobić zdjęcia, 3 zdjęcia oferowanego produktu i przesłać na właśnie adres Pchlego Targu. My zadecydujemy, jeżeli będzie bardzo wielu oczywiście wystawców, te, które się najbardziej będą do świąt Wielkanocy, będą najbardziej właśnie trafiały, najbardziej trafne będą, tak? Zadecydujemy, a co można? No mogą być oczywiście artykuły spożywcze i przemysłowe związane ze świętami wielkanocnymi, a więc produkty cukiernicze, wypieki świąteczne, bakalie, słodycze, mogą to być wyroby regionalne, może to być rękodzieło, stroiki, ale też czekamy na gastronomię, na to, aby też poza handlem można było coś i spożyć. Czy będą jakieś dodatkowe atrakcje, jakieś motywy, które jakby uświetnią, uatrakcyjnią to wydarzenie? Oczywiście tak. Nauczenie doświadczeniem, sam handel jest ciekawy, interesujący, ale muszą towarzyszyć im handlowi również inne działania. Także będą działania animacyjne, będą warsztaty twórczego rękodzieła, będzie wielka maskotka zając, co będzie atrakcją na pewno dla dzieciaków. Będziemy malować pisanki i będą różne animacje. Sobota, niedziela od godziny 10 do 18. Mam nadzieję, że ta nasza propozycja zostanie przyjęta dobrze przez mieszkańców Tczewa i wpisze się już na stałe w kalendarz imprez miejskich.